Cześć, duszere anioły. Jesteśmy wolontariatem w naszej szkole. Pomagamy, a przy tym naprawdę bardzo dobrze się bawimy. Jesteśmy zgrani i choć sami pomagamy, nie boimy się prosić o pomoc. Co tydzień spotykamy się i ustalamy plan działań. Chcemy, aby po prostu każdy czuł się tutaj dobrze. A oto nasi wolontariusze. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Sylwia Diłanian. W publicznym liceum ogólnokształcącym imienia błogosławionego księdza Romana Archutowskiego jestem pedagogiem szkolnym oraz nauczycielem wychowania do życia w rodzinie. A od 2,5 roku jestem również opiekunem wolontariatu Szare Anioły. Hejka, jestem Marta. Cześć, jestem Marysia. Hej, jestem Dominika. Hej, jestem Gabi. Cześć. Nazywam się Sebastian. Hej, mam na imię Ada. Cześć, jestem Karolina. Cześć, nazywam się Ala Kołacz. A ja jestem Kasia. Teraz nasi wolontariusze odpowiedzą na parę pytań. Wolontariat to nie za to, że jesteśmy fajną, zorganizowaną paczką, która wspiera siebie nawzajem w pomaganiu innym. I nieważne, czy ktoś dopiero dołączył, czy już tam był, chcemy, żeby mógł rozwijać siebie i żeby czerpał radość z pomagania innym. Bardzo cenię tutaj to, że jeżeli tylko mamy jakiś pomysł i jakiś plan komuś pomóc, to po prostu to robimy, działamy i zapraszamy do tego innych i tak pomagamy i myślę, że to jest bardzo satysfakcjonujące. W naszym szkolnym wolontariacie najbardziej uwielbiam organizację i to, jak jesteśmy w stanie pokonać nawet największe przeszkody. Teraz, kiedy jest pandemia, i tak jesteśmy w stanie się jakoś zorganizować i spotkać. I dalej robimy wszystkie zbiórki i wszystko, co tak naprawdę potrzebne, żeby komuś pomóc. I naprawdę jestem z tego mega dumna, że nawet pomimo tak ciężkiej sytuacji potrafimy się jakoś zorganizować. Pomoc daje ogromną satysfakcję oraz dzięki niej możemy zobaczyć radość na twarzach innych osób. Moim zdaniem warto pomagać, bo nie znam osoby, która by mi powiedziała, że ktoś jej pomógł i jej się to nie podobało. Po prostu, pomaganie daje innym radość i to jest niesamowite. Warto pomagać, ponieważ dobro zawsze wraca. W wolontariacie daje mi szczęście, że mogę nieść pomoc innym ludziom, że mogę im pomagać i że jest wywoływany uśmiech przez wolontariuszy na twarzach wielu osób, kiedy niesiemy im pomoc. No i pomaganie samo w sobie mi sprawia największą przyjemność w wolontariacie, dlatego w nim działam. Dzięki naszemu wolontariatowi nie dość, że mogę pomagać, to mogę jeszcze robić to z innymi ludźmi, więc jesteśmy totalnie zintegrowani i to jest bardzo fajne. I przez to też możemy się angażować w życie szkoły, co myślę jest naprawdę bardzo ważną rzeczą. Nasze szare anioły są świetne ze względu na tą motywację, jaką dają, że każdego dnia po prostu mam coraz więcej takiej weny, że tak, możemy komuś pomóc, że robimy coś realnego dla kogoś, czy to wysyłamy kartki, czy organizujemy jakąś zbiórkę, czy tworzymy jakieś rzeczy na fundację. To jest niesamowite, że naprawdę jesteśmy w stanie zebrać tyle rzeczy i mamy tyle pomysłów, że każdy jest w stanie dać tutaj coś od siebie. Wolontariat daje mi możliwość spędzenia swojego wolnego czasu na rzecz pomocy innym. Z moich ulubionych akcji, która została zorganizowana przez wolontariat Szare Anioły, odbyła się w pierwszym semestrze. Akcja ta polegała na zbiórce korków. Zebraliśmy wtedy ponad 90 kilo i dużo osób pomogło i dlatego bardzo mi się ona podobała. Akcja, którą najlepiej wspominam, to akcja Franciszkanów, w której robiliśmy ozdoby świąteczne. Uważam, że ta akcja była mega kreatywna. Moja ulubiona akcja. Ciekawe wyzwanie, ciekawe pytanie. Nie mam takiej. Wszystkie noszę w sercu, wszystkie uważam za bardzo ważne. No bo jak to wybierać, kiedy angażujemy się w pomoc dzieciom, chorym dzieciom, na ich rehabilitację zbieramy korki albo na wyjazd na operację za granicę, albo zbieramy dary, zabawki, artykuły piśmiennicze, książki na oddział szpitala dziecięcego.
Albo wspieramy w organizacji wigilii dla więźniów, albo wspieramy dzieci w Kenii, Ekwadorze na misjach. Tu ściśle współpracujemy od kilku lat z franciszkanami. Albo robimy proste rzeczy na rzecz szkoły, ale przecież jakże potrzebne zawsze komuś, zawsze jakiemuś uczniowi albo grupie osób. Dlatego nie chcę tego wskazywać, co było najważniejsze, co było najfajniejsze. Dla mnie ważne jest to, że jesteśmy w tym razem, że tworzymy wspólnotę, że niesiemy dobro, że to dobro może wracać, jakkolwiek, różnymi dyplomami, podziękowaniami, uśmiechem, ale też tym, że my po prostu czujemy się bliżej siebie, chcemy razem współpracować. Uważam, że to jest to dobro, dobro dodane do tych akcji wszystkich, które się dzieją. Więc zapraszam do naszej brygady, do naszego klubu Szarych Aniołów. Dołączcie do nas, nieście dobro razem z nami. Zapraszam.